No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Odpalałem już silnik, powiem Wam tak, no trochę zajęło zanim odpalił, bo pierwsze co to mi się zalał po tym składaniu, po tym wszystkim. No ale odpalił, na szczęście. I teraz tak, synchronizacja już robiona. Jak widzicie, już zsynchronizowałem sobie. O, jak widzicie, już pokrowiec przyszedł. Trochę już poprawiłem, ale to się wytrze. Już sobie sam naubiłem. Tu chodzi o to, bo tam ktoś kiedyś mi pisał, że 400 obicie siedzenia i tak dalej. Za sam pokrowiec dałem 150 zł plus przesyłka. Podałem tylko kolory, jakie chcę do uszycia. I tak sobie ten pokrowiec wygląda, widzicie. Tu z naszywką ZZR. Także bardzo fajnie ten pokrowiec wygląda. Takie sobie wybrałem kolory. Napis pod kolor po prostu tego z plastyków. I dałem 150 zł plus przesyłka. A obicie jest bardzo proste, banalne, bo one przychodzi gotowe, obszycie według wzoru. I pod spodem tylko sobie z szywkami takerem zszywamy. Tylko podgrzać sobie plastik, żeby lepiej szywki wchodziły, bo tak jak jest zimno, zmarznięty, to ciężko wchodzą z szywki. I wszystko ładnie obite. I dobra. Także tak, synchronizację już nie nagrywałem, bo kiedyś pokazywałem. Co do regulacji mieszanki, bo ja wstępnie ustawiłem po 2,5 obrotu, to nie ma co się tym sugerować. Ja regulowałem po kolei każdy cylinder, wykręcając śrubę. Motor będzie Wam zwiększał obroty i kręcimy. Ja bynajmniej tak sobie ustawiam, że kręcę do momentu, aż te obroty przestaną się podnosić. I po kolei każdy gaźnik, i wtedy ładnie się już wkręca. Wiadomo, trzeba co chwilę przegazować, sprawdzić, czy się motor ładnie wkręca. U mnie już jest zajebista sprawa, fajnie się wkręca. Także już Wam zaraz odpalę maszynę, zobaczycie, jak sobie pracuje. Także odpalam. Może nic nie będę mówił, bo to nie będzie słychać. Tak czy tak, ale odpalam i zobaczycie sobie. Widzicie, ustawiony jest w miarę dobrze. Ten pierwszy od lewej, delikatnie, ale on. Przypuszczam, że to wakuomet też trochę oszukuje. Na obroty wchodzi ładnie. To zresztą słychać. Nie ma żadnych przyduszek ani nic. Z obrotów też ładnie schodzi. I myślę, że tak jest dobrze ustawiony. Temperaturka jest, tak jak widzicie, bo na zimnym silniku nie bardzo, bo ona nie lubi na zimnym silniku. Także widzicie, maszyna pięknie chodzi. I co, teraz mogę już rzucać filtr, wszystko i zostanie mi zbiornik do wrzucenia na końcu. I jak już efekt taki finalny będzie już pooklejany w naklejkach i te różne pierdoły, no bo to zbiornik wiadomo też pomarańczowym, tylko jeszcze naklejek nie mam, no i te tumniki. Także już jeszcze muszę klocki kupić, rzucić klocki i zrobię Wam już następny odcinek. Jak zrobię, to jak już będzie skompletowana piękna cała. Może mi się te tumiki uda. Jak nie, no to już tumiki tam osobno kiedyś filmik dogram. I tak to właśnie. I ja jeszcze miałem Wam, zrobię Wam odcinek z wyceną, ile to wszystko wyniosło. Bo tam kiedyś miałem prośbę też, żeby zrobić na koniec całe rozliczenie tego wszystkiego. Zrobię oczywiście, mam wszystkie gdzieś. A jak coś, to mam e-maile, co zamawiałem częściej, wszystko jest w e-mailach. I myślę, że no, miało być to do marca, wyszło kupę wcześniej, jeszcze nie ma połowy stycznia. No ale myślę, że jest ok, bo mam następny projekt, ale to na razie to nic tam, nie mówię nic. Skończmy z tym, nie wszystko naraz. Dobra, pytania jakieś są, to pytajcie, pamiętajcie, łapka w górę. Trzymajcie się, na razie, hej, do następnego odcinka.